Biały owczarek szwajcarski. Odcinek pierwszy. Podział psów pasterskich i genezę rasy. Chcąc zrozumieć zachowania psów danej rasy, powinniśmy sięgnąć do ich genezy oraz historii. Biały owczarek szwajcarski, a w zasadzie biały owczarek niemiecki, wywodzi się bezpośrednio z psów pasterskich, które wykorzystywano na terenie Niemiec. Zachowania tej rasy są na dzień dzisiejszy wciąż tożsame z cechami, jakie starano się u nich wypracować przez setki lat. Przydomek szwajcarski został nadany, aby wyodrębnić nową rasę dla potrzeb FC i w roku 2002. Psy pasterskie selekcjonowano pod kątem ich zdolności do obrony innych zwierząt w gospodarstwach domowych. Jednocześnie dążono, aby takie psy cechowały się dużą zwinnością, wytrzymałością oraz odpornością na warunki atmosferyczne. Układano je w taki sposób, aby były w stanie zadbać w każdych warunkach o pozostałych członków stada. Różnorodność potrzeb i wymagań stawianych psom pasterskim spowodowały, iż wśród nich wyłoniły się dwie wyspecjalizowane grupy znacząco różniące się od siebie. Powstały więc psy, których podstawowym zadaniem było pilnowanie i obrona stada, psy stróżujące lub jego zaganianie, psy zaganiające. Pożądane cechy starano się uzyskać przez odpowiedni dobór psów pod względem warunków fizycznych oraz wygaszanie lub wzmacnianie poszczególnych ogniw łańcucha łowieckiego. Głównym zadaniem psów stróżujących było pilnowanie stada i jego obrona przed dzikimi zwierzętami, a także ostrzeganie przed niebezpieczeństwem. Starano się u nich wzmacniać namierzanie i obserwowanie. Wygaszano w nich za to gonienie za zwierzyną oraz pozostałe elementy łańcucha łowieckiego. Większość z tych psów stanowiły psy bardzo duże i silne, których sam wygląd miał zniechęcać intruzów do konfrontacji. Psy te, gdy dostrzegały obcego osobnika, miały ostrzegać ludzi szczekaniem, jednocześnie starając się przegonić obcego, dlatego psy te musiały być obdarzone zdolnością samodzielnego podejmowania decyzji oraz działania. Zachowanie psów stróżujących w zasadzie naśladuje zachowanie dzikich psów w okresie szczenięcym i młodym. Dążą one do bycia w swojej wspólnocie rodzinnej, szczekając na nieznane zwierzęta i ludzi. Ich działanie nie charakteryzuje się przy tym zachowaniami ofensywnymi i zazwyczaj nie dochodzi do ataku na drapieżniki zbliżające się do stada. Psy często są słabsze fizycznie niż duże zwierzęta, takie jak wilki czy niedźwiedzie. Dysponują jednak szerokim wachlarzem taktyk prowadzących do odwrócenia uwagi drapieżnika od polowania, np. szczekaniem czy demonstrowaniem agresji i przerwania zaprogramowanego u niego łańcucha zachowań łowieckich. Czasem sam widok dużego psa wystarcza do odstraszenia drapieżnika. Zasadą pilnowania zwierząt gospodarskich przy pomocy psów stróżujących nie jest eliminacja drapieżnika, ale skłonienie go do poszukiwania innej, łatwiejszej ofiary. Szczenięta psów stróżujących rodzą się i wychowują na pastwisku, śpią z owcami, a nawet podobno ssą owcze mleko. Zwykle z miotu pozostawia się dwa szczenięta, najczęściej samce, z których kształtuje się najlepsze psy stróżujące. Pozostawienie szczeniaka od urodzenia w stadzie, brak komunikacji z ludźmi, innymi obcymi psami, w krytycznym okresie socjalizacji od 4 do 14 tygodni buduje międzygatunkowe połączenie społeczne, dzięki któremu tłumione jest drapieżne zachowanie psa w stosunku do owiec, kóz czy bydła. Owczarek dorastający w stadzie jest w stanie strzec trzodę nawet bez treningu, przy pomocy samych instynktów, lecz najlepsze efekty osiąga się przez przejmowanie zachowań od starszego owczarka, który niejako szkoli szczenięta. Pies wychowany poza stadem będzie bardziej przywiązany do właściciela niż do członków stada i nie będzie w stanie pełnić warty tak, jak powinien. Co istotne dla właścicieli psów, w wielu rasach oszczekiwanie i alarmowanie opiekuna jest podszyte niepokojem, a nie odwagą. Niepokój na zmiany w otoczeniu był w tych psach przez lata podsycany i utrwalany. Typowe rasy psów stróżujących to owczarek podhalański, pirenejski pies pasterski, leonberger, berneński pies pasterski, owczarek kaukaski, środkowo-syberyjski, anatolijski. Drugą grupę psów pasterskich stanowią psy zaganiające. Ich głównym zadaniem było utrzymanie stada w zwartej grupie i zagonienie go we wskazane przez pasterza miejsce. Dlatego podczas ich selekcji największy nacisk kładziono na zwinność, wytrzymałość, a przede wszystkim na zdolność współpracy i wykonywania poleceń człowieka. Wśród psów zaganiających można wyróżnić psy pasące przy głowie oraz psy pasące przy nodze. Owczarki pasące przy głowie manewrują dystansem ucieczki stada, podchodząc je od przodu. Typowym psem pasącym przy głowie jest border collie.
Psy z tej grupy mają w łańcuchu łowieckim silnie wzmocnioną obserwację, podkradanie i pogoń. Natomiast chwytanie, zagryzanie czy rozszarpywanie są wygaszane. Owczarki pasące przy nodze mają za zadanie zaganiać i paść bydło większych gabarytów, między innymi przez podgryzanie ich pęcin. Dlatego też psy z tej grupy mają silnie wzmocnione zachowania związane z pogonią i chwytaniem. Można powiedzieć, iż pasienie w ich wykonaniu jest bardziej kontaktowe. Są to psy przeważnie ostrzejsze, które podczas pasienia płoszą i gonią lub nawet kaleczą zaganianą trzodę. Do typowych owczarków pasących przy nodze zalicza się m.in. Australian Cattle Dog, Cardigan Welsh Corgi czy Pembroke Welsh Corgi. Można powiedzieć, że psy stróżujące traktują owce jak braci i siostry, a psy zaganiające jako potencjalną zdobycz. W czasach, kiedy zaczyna się historia owczarków europejskich, przetrzebiono już w znacznej mierze duże drapieżniki, a populacja ludzi i powierzchnia upraw znacznie wzrosła. Głównym zadaniem psów pasterskich w Europie staje się ochrona upraw, posiadłości oraz kontrola nad wypasaną trzodą oraz jej przemieszczaniem. Psy pełnią funkcję tak zwanego żywego płotu. Nie muszą one już w zasadzie podgryzać trzody w czasie swojej pracy. Psy tego typu określa się mianem psów kontrolujących lub prawdziwych owczarków. Podczas pasienia nie wchodzą one w bezpośredni kontakt z trzodą, zarządzają stadem głównie poprzez szczekanie. Nie pozwalają zwierzętom wydostać się z grupy podczas przemarszów lub prób opuszczenia terytorium pastwiska, strzegąc jego granic. Owczarki te przeważnie pracują wypełniając bezpośrednie polecenia pasterza lub będąc pod jego kontrolą. Potrafią jednak w razie potrzeby kierować stadem na pastwisku samodzielnie. W dużych stadach jego kontrolowanie odbywa się z różnych kierunków przy użyciu kilku psów. Większość ras psów przeznaczonych do kontrolowania granic pastwiska ma podobny wygląd, który przypomina wilka. Stojące lub na wpół wyprostowane uszy, zakrzywioną końcówkę ogona. Są to duże lub średnie psy. U tych psów oprócz wzmacniania instynktownej chęci ścigania zwierząt, które wyszły z grupy, rozwija się instynkt terytorialny. Należą do nich owczarki belgijskie i niemieckie, francuskie m.in. Bosseron Brayer. Mimo przedstawionych podziałów pamiętać należy, że błędem będzie twierdzenie, że niektóre rasy są przeznaczone wyłącznie do wykonywania specjalnych prac. Cechą charakterystyczną wszystkich psów pasterskich jest w mniejszym lub większym stopniu ich uniwersalność, a różnice między nimi polegają nie tyle na obecności lub braku jakichkolwiek cech, ile na stopniu wzmocnienia i wyeksponowania cech pożądanych. Dodatkowo każdy właściciel dobierał psy do rozwiązywania własnych problemów. Efektem tego jest występowanie w jednej rasie psów i linii, które specjalizują się w różnych rodzajach pracy z różnymi zwierzętami, w różnych warunkach i przy pomocy różnych technik. Koniec części pierwszej. W następnej części przedstawimy historię białego owczarka jako oddzielnej rasy. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego filmu.